Przed obejrzeniem filmiku nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Projektu Natura, a jeśli klikniecie w ikonę dzwonka, już zawsze, kiedy pojawi się nowy film, dostaniecie powiadomienie. Nie zapomnijcie zostawić po sobie ślad w komentarzach. Aloes pochodzi z Indii, ale dzięki swoim właściwościom leczniczym zyskał ogromne zainteresowanie na całym świecie. Łatwo hodować go nawet we własnym domu i bez wątpienia warto podjąć się tego zadania, ponieważ ma on właściwości przeciwzapalne i antyseptyczne. Jest bogaty w witaminy i składniki odżywcze oraz poprawia jakość powietrza. W dzisiejszym filmie opowiem Państwu o korzyściach, które ta niesamowita roślina zapewni nam przy stosowaniu na włosach. Nawilża i odżywia skórę głowy. Stosując ten żel regularnie, nawilżysz i wygładzisz swoje kosmyki, a dodatkowo przywrócisz im blask i sprawisz, że będą łatwiej się układać. Do tego celu zmieszaj żel aloesowy z jednego liścia aloesu ze 100 ml wody destylowanej i nakładaj na włosy po umyciu ich ulubionym szamponem. Pozwól żelowi zadziałać i zostaw na włosach na około 30 minut, po czym dokładnie spłucz ciepłą wodą tak, aby całkowicie usunąć go z włosów. Zapobiega powstawaniu łupieżu. Oprócz tego, że łupież bardzo szpeci nasz wygląd, dodatkowo swędzi, a powstające w wyniku drapania podrażnienia mogą być bardzo irytujące. Ze względu na właściwości przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe aloesu, można stosować go do leczenia łupieżu na kilka różnych sposobów. Jednym z nich jest zmieszanie 3 łyżek stołowych żelu aloe vera z 3 łyżkami miodu. Po dokładnym wymieszaniu tych 2 składników należy nałożyć mieszankę na włosy i powoli masować skórę głowy, po czym zostawić na 20 minut, a następnie spłukać. Powtarzaj tę procedurę 3 razy w tygodniu lub dopóki nie zauważysz poprawy. Wspomaga wzrost włosów. Żel aloe vera jest bogaty w kilka różnych witamin i składników odżywczych, które są niezwykle ważne dla dobrej kondycji skóry głowy, a dodatkowo poprawiają krążenie, wspomagają wzrost i pomagają uniknąć rozdwajania się końcówek. Po to, aby dobrze wykorzystać te właściwości, połącz żel z białkiem jajka. Ubij białko jednego jajka i wymieszaj je z łyżką żelu aloesowego. Następnie nałóż na włosy i zostaw na 30 minut. Po upływie tego czasu umyj włosy ulubionym szamponem. Dla uzyskania najlepszych efektów powtarzaj tę procedurę 3 razy w tygodniu. Zabieg dla włosów zniszczonych. Odkryte przez naukowców właściwości nawilżające i odbudowujące żelu aloesowego, które w połączeniu z kwasami tłuszczowymi znajdującymi się w oleju kokosowym sprawiają, że jest to idealna kombinacja do odbudowy suchych i zniszczonych kosmyków. Zmieszaj 3 łyżki żelu aloe vera z 2 łyżkami oleju kokosowego do momentu, aż uzyskasz jednolitą mieszankę. Przedziel włosy na sekcje, tak jak robi to fryzjer podczas ich ścinania, i nałóż maseczkę u nasady, po czym przeciągnij ją po włosach aż po same końcówki. Zakryj głowę ręcznikiem i pozwól maseczce zadziałać przez godzinę, po czym dokładnie spłucz włosy. Najlepiej kilkukrotnie, tak by włosy nie wydawały się być tłuste. Możesz powtórzyć tę procedurę do 2 razy w tygodniu. Jeśli podobał Wam się filmik, nie zapomnijcie zostawić suba, lajka i komentarz. Zapraszam do oglądania innych filmików Projektu Natura, do których linki znajdziecie po prawej stronie ekranu i pod filmikiem. Zapraszam również do zakupów w sklepie Projektu Natura. Serdecznie pozdrawiam i życzę dużo zdrowia!